Do programu wrócił Sylwester Wilk i w internecie wylała się niestety fala hejtu. Dlaczego akurat on powrócił? Co ty myślisz o tym powrocie? Miałam z Sylwestrem zdjęcia we wtorek i też to pytanie mu zadałam podczas naszej rozmowy przed kamerą. I bardzo mi się podoba jego odpowiedź, bo jakby on wie, że tak było. I odpowiada bardzo krótko, że jakby on robi swoje. On się skupia jakby na tym, cieszy się z tego, że mógł powrócić. On zrezygnował z tego programu nie dlatego, że ludzie nie chcieli, żeby on w nim był, tylko dlatego, że po prostu zdrowie mu na to nie pozwoliło i wyeliminowało go z konkurencji. Jest bardzo pozytywnym facetem, fajterem. No takie są reguły gry. Mieliśmy już przecież takie sytuacje, jak na przykład Ewelina Lisowska, która też wróciła, mimo tego, że odpadła z programu wcześniej. Więc no dlaczego mielibyśmy tego nie robić, jeżeli jego stan zdrowia pozwala na to, żeby powrócił do programu, no a znów stan zdrowia kogoś innego spowodował, że był wyeliminowany. Więc show must go on, jak to się mówi. Widzowie pewnie podejmą decyzję taką, jaką będą uważali za słuszną. Ja uważam, że trzeba pokazywać też takich ludzi jak Sylwester, którzy sobie radzą z jakimiś przeciwnościami losu. Przeżył absolutną tragedię, która pewnie wielu by złamała, a on właściwie w kilka miesięcy był w stanie powstać, bo to jest przecież świeża sprawa, jego niepełnosprawność. I tyle. No. I niech w tych trudnych czasach będzie też coraz więcej takich pozytywnych historii. Zachęcamy do subskrypcji kanału przeambitni.pl. Tutaj na dole.